Na rynku w Katowicach rozpoczął się bożonarodzeniowy jarmark. W 80 budkach sprzedawane są żywność, świąteczne ozdoby, prezenty czy ręcznie wykonane przedmioty z ceramiki. Bardzo ładny jarmark, nad wyraz mi się podoba. Te krasnale, do których można włożyć głowę, są bardzo fajne, były śmiernikami. Tak, bawi mi się przednio. Bardzo ładnie jest, później na pewno będzie jeszcze śliczniej. Ceny na jarmarku zawsze były wyższe niż w sklepach, ale w tym roku jest jeszcze drożej. Również tutaj widać, że inflacja nie odpuszcza. Też jestem konsumentem, też chodzę po sklepach, też robię zakupy i widzę, jaka jest drożyzna. Także po prostu tutaj jest to samo, no co dużo kryć. Po prostu towary wzrosły niektóre o 30%, o 150%, niektóre o 100%. Cena wzrosła nieznacznie, chociaż u nas nie za bardzo. Staramy się utrzymywać ceny takie, jakie były, żeby ludzie przyszli i tam kupili pierniczki. Sprzedawcy liczą na to, że mimo coraz wyższych wydatków na podstawowe potrzeby, przed świętami ludzie przyjdą na jarmark, żeby sprawić sobie odrobinę przyjemności. Myślę, że na pewno ludzie będą zainteresowani tym wydarzeniem i będą chętni kupować. Pomimo tych cen i ogólnie całej sytuacji, jednak skuszą się i kupią produkty, skosztują dobrego wina grzanego. Niedawno władze Katowic ogłosiły plan oszczędzania energii, ale na jarmarku oszczędzać nie zamierzają. Nową atrakcją jest mini park świateł. Bardzo chcemy, żeby katowicki rynek, jarmark był wyłączony z tego trybu oszczędzania. Tutaj na rynku realizujemy przedsięwzięcie skali podobnej, jak to było w latach poprzednich. Jak w innych dużych miastach w Polsce chcemy, by nasi mieszkańcy mogli uczestniczyć w jarmarku bożonarodzeniowym bez ograniczeń. Mieszkańcy mogą korzystać nie tylko z oferty sprzedawców, ale też z lodowiska, karuzeli czy muńskiego koła.